Cześć, z Romandolsu Panela. W kolejnym filmie dzisiaj lecimy z pierwszym działkowym vlogiem w 2019 roku. Ja jestem dzisiaj na działce, trochę zimno, mimo 4 stopnie, ale wiaterek jest, więc nie wiem, czy długo nagram. Potem wiatr jest, więc nie wiem, czy będzie mnie do końca dobrze słychać. Oczywiście tu jesteśmy w słynnym miejscu, przy domku, przy donicy. No i to, że tak powiem, wszystko przezimowało, chociaż ja tu widzę, że będzie trzeba te płytki poprawić, bo coś tu się zapadło. Nie wiem dlaczego. O, tu mam kupę gałęzi. Tu jest chyba jeszcze z jabłonki, to będzie trzeba pociąć. Właśnie muszę jakiś piłek kupić, albo może jakaś firma mi udostępni, zobaczymy. Też tak teraz myślę nad tym, nad spalinowym grafitem, tam chyba za 2,5 stówy jest, czy za 3. Zobaczymy, co to będzie warte. I co? Co ja w tym roku chcę tutaj zrobić? Tu muszę się... Ogródek mój to już znacie z innych filmów. Ale na końcu muszę coś za przysiadce zrobić z tym dziadostwem, bo tu jest zbyt duży bałagan. I co, tutaj w sumie to na tyle. A, domek muszę odmalować w tym roku. Taki jest plan. I muszę coś zrobić z tym syfem. O, z tym co teraz tu widzicie. O, to muszę ogarnąć. Ja mi trochę drzewa jest do pocięcia. Jakieś tam rzeczy właśnie. Albo tam jakoś zbuduję, nie wiem, zadaszenie na to. Albo coś. Kierki się ładnie trzymają. O, ktoś kiedyś pytał o te płytki, że one na takim cienkim wylewce nie przeżyją. Proszę bardzo, żyją, wszystko. Tu jest jakieś jedno pęknięcie i tu, ale nic się nie rozwaliło. Widać było i widać było. No, słynna mozajeczka, wypadałoby ją umyć, a to się krychera przywiezie i się umyje. Dobra, idę pod drugi domek, bo tam w tym roku planuję więcej robić niż przy tym tutaj, co wam teraz opowiadam. Dobra, do domku za chwilę przyjdziemy, ale będę w tym roku musiał trochę tutaj poogarniać. Znaczy ten skalniak jest taty ogólnie. Muszę właśnie mu pomóc to opielić i będzie trzeba jakiś zrębak do gałęzi kupić. Może coś polecacie, żeby zamiast kory wysypać, bo kory tu dużo potrzeba, kora droga, tak za darmo z gałęzi będzie odzysk, że tak powiem. O, tu jest stary orzech, trzeba go na zero z powrotem przyciąć. Może ktoś karpacz te. Za te klony też się trzeba wziąć, poprzycinać, bo ten jest sporo zapuszczony. Tak samo tamten orzech jest zapuszczony. Plus ten klon jest chyba do wycinki, bo tu jest kompost i jednak ktoś tam go wzięło. Po paru latach już się nie nadaje niestety. Znaczy tu z tego co widzę, to jest ta połowa właśnie uschnięta, a druga nie wiem jak, zobaczymy. Jak z tym będzie. Tutaj też jest sporo gałęzi suchych do powycinania. No, akacje to standardowo, że trzeba przyrżnąć, bo one to są. One rosną jak szalone i kurde, wlazłem w kopce. Ale kopce kreta to jest standard. No a tu jest ogródeczek, dobra. To idziemy do domku. No dobra, domeczek sobie przezimował, znaczy nie otwieram, nie będę otwierał. Tu jest chodnik z tych spłyt. Muszę go skończyć i muszę wam też film w końcu nagrać. Znaczy jest tylko film nagrany, jak tą linię krawężników obsadzałem. Tak to nic więcej nie nagrałem, bo to robiłem jak deszcz padał, jak znajomi byli. Nie było jakoś czasu nagrywania. No i co, muszę się wreszcie wziąć. Też muszę poprzecinać trochę te choinki. W tamtym roku nagrałem filmik, ale mi się usunął z karty pamięci, nie wiem dlaczego. Tu muszę też papę na tym domku zmienić, bo przeciekała kiedyś. Była niełatana, ale wypadałoby to już zrobić teraz dobrze. Tu muszę właśnie skończyć kłaść, tylko nie wiem czy mi towaru starczy, czy za mało, nie przywiozłem od dwójka. Tą kostkę muszę też zdjąć i jeszcze raz położyć, żeby już się pozapadała. Ale ona była tylko na piasek kładzona, nie na chudziak. O, pewnie tego będzie wytnę, bo tu nie da się przejść. Tu mam tył domku. Tam są te klony. Co przed chwilą byliśmy, o, wejdę sobie na kamienie. Tu jest tył domku i ja tutaj myślę, żeby zrobić, znaczy tutaj mamy, o, tu jest fajny chodniczek właśnie, o, dotąd, o, tu idzie kostka żłobkowa, z kamyczków, poszerzyć chodnik o pół metra, jakoś o tej linii, jak tu idzie oblamówka od tego sosny czy świerku i tu na tyłach domku zrobić sobie drewutnię, znaczy drewutnię. Te gałęzie, co tam widzieliście przy tamtym domku, domek tam jest, tam, tak, tak. Trzeba by je właśnie pociąć na drobne i niech one sobie tutaj schną. O, tu już jest początek nacięty. Nie no, śmieję się, to już dwa leżą.
bo tu zwyczajnie czasu nie było. O, ten jak ładnie rośnie. Fakt, że dwa czubki, ale niech rośnie ładnie tutaj. No i co, tu jest trochę pozapadane, tu trochę syfu jest. No trzeba generalnie się trochę wziąć za tą działkę, bo w 2018 no, robiłem trochę inne rzeczy i nie było czasu na tą działeczkę. No i co, tutaj dalej też jest sad jakiś, znaczy sad jakiś, no sad, trzeba tutaj też tak standardowo orzecha podciąć, tam akacje też są do podcięcia. Co tu jest? O, jemioła, ale jemiołę to zostawimy. Może i wytniemy, zobaczymy, ale niech, jak jest, to niech jest na szczęście, a co? Tu są jeszcze akacje trochę do podcięcia. I tutaj standardowo, no. Standardowo, no. Już widzę, że się rozgadałem. Parę minutek gadam, no ale już kończymy. A tutaj o, kopce standardowo poryte. Znowu będzie trzeba no, zbierać, równać ten trawnik, no ale niestety taka kolej rzeczy. Tu jest jeszcze trochę parę właśnie tych różnych drzewek. Też je będzie trzeba podcinać. Tu z tymi się trochę zajdzie. O, co tam co się robi? Nie wiem. Nie wiem jak mu to słychać. Zobaczymy. Co tu jest? A, bo ja tu jeździłem samochodem. Dlatego takie wyrwy. No, co tu będzie trzeba? Jeszcze te wierzby trochę podcinać. Tutaj trochę ten zagajnik będzie trzeba może i wykarczować. Nie wiem. Tak samo dobro. Albo dobro, już się też przejdę tam. Tędy, jak już idę, to idę. I tutaj na wprost jeszcze ten zagajnik będzie trzeba trochę przykarczować, znaczy przykarczować. Te mirabelki tutaj przy siatce rosną, to trzeba będzie się trochę nimi zająć, bo już rok temu je trochę ściąłem, dobrze ściąłem, ale one z powrotem wyrosną, zresztą zobaczcie. Tu było ładnie wszystko przycięte, już jest kupa małych, drobnych odrostów. No, także trzeba będzie to poogarniać. Tak samo tutaj akacje i tak dalej idą, jakieś orzechy, no jakoś to ogarniemy, no i zmierzamy do domku, czyli tam gdzie zaczęliśmy, to i kończymy, no krety standardowo, ale z kretami to jest walka z wiatrakami, niestety na takiej dużej działce. Dobra, no dobra, jesteśmy przy domku, na dzisiaj to koniec. Jeśli chcecie więcej takich vlogów, tylko następne myślę, że to już będą, że nie będę gadał, znaczy owszem będę gadał, ale będę też robił. Muszę wyciągnąć tą kamerę na głowie. I co, lecimy z jakąś filmową serię z działki. Nie wiem czy to będzie co tydzień, czy co dwa, zobaczymy. Także co, wypowiedzcie się w komentarzu. I co, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to Submat, cześć!